Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Tak mówi święty Paweł. I dla przeciętnego katolika dzisiaj te słowa mogą się jednak wydawać szokujące. No bo niby dlaczego miałaby być daremna? Czyż nauczanie Pana Jezusa straci swoją wartość, gdyby On nie zmartwychwstał? Otóż tak. Otóż tak, dlatego że Pan nasz Jezus Chrystus nie jest tylko filozofem, nie jest tylko nauczycielem, nie jest tylko kimś, kto prezentuje doniosłą naukę. Pan nasz Jezus Chrystus twierdzi, że jest Bogiem, zapowiada swoje zmartwychwstanie. I gdyby ono nie nastąpiło, to moglibyśmy traktować Pana Jezusa właśnie co najwyżej, jako takiego proroka, jako takiego nauczyciela, filozofa, który przyszedł, przedstawił piękne nauki, i odszedł, umarł i koniec. Niestety w uszach współczesnego katolika taka wizja Pana Jezusa wcale może nie brzmieć jakoś gorsząco, może być odebrana jako prawie że naturalna, bo niestety herezja naturalizmu dosyć głęboko weszła w myśl teologiczną Kościoła dzisiaj i wielu księży ma mniej więcej taki obraz, niestety, znaczy o zgrozo ma mniej więcej taki obraz Pana Jezusa. Obraz wyjątkowego człowieka, wielkiego nauczyciela, być może nawet proroka, ale nic więcej. My natomiast pamiętajmy, że Pan nasz Jezus Chrystus jest Słowem wcielonym. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami i obdarzyło nas mocą, abyśmy się stali dziećmi Bożymi. To jest sens, to jest to najważniejsze przesłanie, które Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazuje. Bez tego nadprzyrodzonego aspektu, bez wiary w boskość Pana Jezusa, w nadprzyrodzoność naszego powołania, czyli w to, że naszym powołaniem nie jest bycie dobrym człowiekiem, tylko stanie się uczestnikiem boskiej natury przez wszczepienie w Chrystusa i później wejście do wiecznej szczęśliwości samego Boga. Bez tego faktycznie pozostaje to tylko taka filozofia, taka piękna nauka, a Pan Jezus pozostaje właśnie tylko takim ziemskim nauczycielem. A więc tak, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Jednak zmartwychwstał i potwierdzają nam to świadkowie, naoczni świadkowie, którzy widzieli Pana Jezusa, którzy rozmawiali z Nim po Jego zmartwychwstaniu, którzy, jak sami piszą, dotykali Go swoimi rękami, którzy spożywali z Nim posiłki, z którymi przebywał przez 40 dni. Ci naoczni świadkowie są gotowi, pomimo tego, że nie mają w tym żadnych interesów ziemskich, iść na cały świat i nauczać tego, co Pan Jezus im przekazał, iść i potwierdzać, że Pan nasz Jezus Chrystus nauczał tego i tego i że został umęczony i że zmartwychwstał. I są gotowi za to świadectwo życie swoje oddać. Nie są oni fanatykami ogarniętymi przez jakąś ideologię, jak to jest w przypadku islamu, którzy są gotowi iść i zdobywać, podbijać kolejne narody w imię tej ideologii. Są oni prostymi, nieuczonymi ludźmi, którzy prezentują naukę o niewiarygodnej doniosłości i którzy są gotowi życie swoje oddać raczej niż zaprzeczyć temu świadectwu, niż zaprzeczyć temu, że Pan nasz Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. A więc ja dzisiaj wam wszystkim widzom tego kanału, wszystkim, którzy są związani z naszą szkołą w sposób szczególny, naszym rodzicom, naszym dzieciom, naszym nauczycielom, wszystkim pracownikom naszej szkoły składam najlepsze życzenia z okazji tej wielkiej, wspaniałej uroczystości zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Właśnie w ten sposób, gdy spełnia się to Jego proroctwo, że On zmartwychwstanie, gdy spełnia się ta Jego zapowiedź, On pokazuje ostatecznie pewnie, że jest prawdziwym Bogiem, że ma moc oddać swoje życie i ma moc je znowu odzyskać. I właśnie przez to wiemy, że daremna nasza wiara nie jest. Właśnie przez to wiemy, że mamy mocny fundament naszej wiary. Wiemy, komu uwierzyliśmy. Uwierzyliśmy Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Uwierzyliśmy Jego apostołom, którzy, jak przed chwilą powiedziałem, nauczają rzeczy niezwykle doniosłych. Wykazują się wielką roztropnością, wielkim spokojem, wielką miłością
a jednocześnie wielką determinacją do tego, żeby potwierdzać to nauczanie, potwierdzać fakt zmartwychwstania Pana Jezusa, nawet jeśli będzie to ich życie kosztowało. A więc mamy mocny fundament. I dzisiaj właśnie świętujemy to wielkie wydarzenie zmartwychwstania Pana Jezusa. To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, kiedy człowiek powstaje z martwych swoją własną mocą. No właśnie, dlatego zwykły człowiek oczywiście nie jest w stanie powstać z martwych o swoich własnych siłach. Zdarzały się już w Starym Testamencie przypadki wskrzeszenia, no ale właśnie, jest to tylko tymczasowe wskrzeszenie, to znaczy taki człowiek znowu później umierał i zawsze przez kogoś z zewnątrz, przez jakiegoś reprezentanta boskiego, jakiegoś proroka, który takiego wskrzeszenia dokonywał. Nie tak jest z Panem Jezusem. Mam moc oddać moje życie i mam moc je znowu odzyskać. Radujmy się dzisiaj. Radujmy się z tego wszystkiego, co się dokonało. Z tego, że Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby nas odkupić od naszych grzechów. Że mamy tak prosty przystęp teraz do Pana Boga. Że tak łatwo możemy oczyścić się z naszych grzechów w sakramencie spowiedzi. Że tak łatwo możemy zgładzić nawet największe, najcięższe grzechy. Że tak łatwo możemy przyjść do Pana Jezusa. Że możemy się karmić Jego najświętszym ciałem po to, żeby stać się uczestnikami boskiej natury. Żeby stawać się tymi uczestnikami boskiej natury coraz bardziej, coraz lepiej. Żeby coraz bardziej walczyć z naszymi grzechami. A wszystko to dlatego, że Bóg przyszedł do nas i ostatecznie potwierdził to, że tak właśnie się stało, że On jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Po to właśnie zmartwychwstał i teraz króluje na wieki po prawicy Ojca w niebie. Radujmy się dzisiaj z tego wielkiego wydarzenia, świętujmy to wielkie wydarzenie i pamiętajmy, że właśnie dlatego nasza wiara nie jest daremna, że właśnie to jest mocny fundament naszej wiary. Niech ta wiara nie będzie tylko teoretyczna, niech ona nie będzie taka, że no tak, wierzymy i później żyjemy sobie dalej. Zwróćmy na to uwagę, jak bardzo wstrząsają nami zwykłe, doczesne wydarzenia. Tutaj wojna, tutaj zarazy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj błędy polityków, tutaj spiski, tutaj groźne wydarzenia. Jak bardzo to nas porusza, a jak bardzo podnosimy nasze spojrzenia do Pana Boga. Czy faktycznie wierzymy? Czy faktycznie w naszym życiu widać, że wierzymy? Czy faktycznie nasz rozum, nasze serce zwraca się do zmartwychwstałego? Czy faktycznie Jemu poświęcamy ten czas? Czy może raczej 99% naszego czasu to jest taka nerwowa szarpanina o doczesne sprawy i tylko na chwilkę czasami zerkniemy na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że żadne doczesne sprawy nie stracą na tym, jeśli będziemy do Niego nasze spojrzenia zwracali. Wręcz przeciwnie, im więcej będziemy na Niego patrzyli, im bardziej będziemy z Nim zjednoczeni, tym bardziej będziemy w stanie ogarnąć te doczesne sprawy, tym lepiej nad nimi zapanujemy, tym lepiej zapanujemy nad nami samymi, a co za tym idzie, również nad naszymi sprawami, nad naszymi obowiązkami, tym lepiej to ogarniemy, tym lepiej wypełnimy nasze obowiązki. Pamiętajmy, że to doczesne życie jest, jak to Święta Teresa mówiła, jak jedna noc w kiepskiej gospodzie, czyli krótkie i stosunkowo mało znaczące. Czy to oznacza, że katolik ma być w tym życiu smutny i właśnie ma je lekceważyć? Wręcz przeciwnie. Właśnie przez to, że ma dystans do tego świata, właśnie przez to, że oczekuje tych dóbr wiecznych, właśnie przez to będzie mógł ze spokojem, z opanowaniem do tego świata podejść, docenić wszelkie dobro w tym świecie, nie zwątpić wtedy, gdy wszystko będzie się waliło, tylko właśnie nawet w najgorszej sytuacji zachować spokój, zapanować nad tą sytuacją, pokonać te przeciwności. Tak właśnie może postąpić człowiek, który faktycznie wierzy w Chrystusa zmartwychwstałego. Wierzy w tego Boga, człowieka, który i nas do nieba wziąć pragnie i który wszelkie środki nam zostawił. Tylko od nas teraz zależy, czy będziemy z nich korzystali, czy nie. Więc radujmy się w tym wspaniałym dniu. Patrzmy na Pana Jezusa i korzystajmy z tych środków, które nam zostawił. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.